Wykład poświęcony Kazimierzowi Żebrowskiemu, pseudonim Bąk, ostatniemu komendantowi Białostockiego Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego oraz jego synowi Jerzemu, pseudonim Konar, odbył się w Śniadowie. Poprzedziła go msza święta w intencji poległych żołnierzy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża w 67. rocznicę śmierci Kazimierza Żebrowskiego i jego syna Jerzego. Synowie ziemi łomżyńskiej polegli w obławie z formacjami KBW i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dokładnie w nocy z 3 na 4 grudnia 1949 roku. No i to jest przyczyna naszego dzisiejszego spotkania, mszy świętej w intencji oraz spotkania krótkiego wykładu historycznego, który mam nadzieję przybliży te postacie i ich historię, przywróci pamięć miejscowym mieszkańcom. Dlaczego warto pamiętać o tych ludziach? Dlaczego należy o tych ludziach pamiętać? Opowiadam, nawet przywracać ich pamięci, ponieważ ich postać, ich walka, ich życie jest wciąż ogółowi Polaków nieznana. Nie przebiła się jeszcze do powszechnej pamięci, do powszechnej percepcji, świadomości. Dlaczego należy? No pytanie jest, odpowiedź na to pytanie jest oczywista. Byli to niezłomni polscy bohaterowie, wierni, uczciwi synowie tej ziemi, ziemi łomżyńskiej, którzy nie zawahali się oddać życia w walce o Polskę niepodległą, Polskę katolicką, Polskę narodową. Polegli. Podczas spotkania obecny był również historyk Leszek Żebrowski. Zbieżność nazwisk z Kazimierzem Żebrowskim nie jest przypadkowa. Był to kuzyn ojca znakomitego badacza przeszłości Franciszka. A ja w cieniu Kazimierza i Jerzego Żebrowskich wyrastałem. Najbliższa rodzina do powieści był od początku. Wtedy, kiedy ja z rówieśnikami chodziłem do szkoły podstawowej, rozmawiałem o takich sprawach, to oni nie wiedzieli, o czym ja mówię. To był zupełnie inny świat. I wiele lat ciężkiej pracy nad tym, żeby to wszystko odtwarzać, żeby publikować, żeby to przybliżać społeczeństwu, daje efekty. Dzisiaj ta historia już jest czymś zupełnie normalnym. Pamiętam te opowieści, które były w domach. Wszyscy prawie przeszli przez Syberię albo przez konspirację, tylko taki wybór był. Dużo ofiar. Więcej ludzi, może i mojej rodziny, zginęło po wojnie, już pod nową okupacją komunistyczną po 1944 roku, niż pod okupacją niemiecką. To też o czymś świadczy. To jest bardzo specyficzne, ale te tereny były bardzo trudne. Komuniści nigdy tak naprawdę tych terenów całkowicie nie zniewolili. Ja z Polski nie wyjadę, bo za bardzo ją kocham. Tutaj się urodziłem, tutaj umrę albo legnę. To fragment listu, który 10 października 1946 roku komendant Kazimierz Żebrowski napisał do żony. 3 lata później, podczas ucieczki z konspiracyjnej kwatery, ciężko ranny został jego syn Jerzy. Bąk zrobił to, co uważał za słuszne. Strzelił swemu dziecku w głowę, a kolejną kulę przeznaczył dla siebie. Historia ta rozegrała się w Mężeninie, niedaleko Śniadowa.